EA Sports. It's in the... Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Ostatni mecz był wygrany. Czy podtrzymają dobrą passę? Na wolne pole wbiega partner z drużyny. Teraz Kaka. I gospodarze prowadzą 1-0. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Na chwilę tracił równowagę po stracie piłki, ale na szczęście się nie przewrócił. Uwaga, może być groźnie. Nerwowo, ale przynajmniej skutecznie. Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. Piłka poza linią końcową i rozpoczną od bramki. Szansa na dośrodkowanie. Ach, do szczęścia zabrakło paru centymetrów. Z ogromną łatwością ograł obrońców, jednak troszeczkę pogubił się przy strzale. Pepe. Tezeusz. A teraz Xabi Alonso. Dobra pozycja do oddania strzału. Przejęli obrońcy. Brawo, czyste wejście Pepe. Piłka trafia do przeciwników. Wygrywa pojedynek z obrońcą. Może być groźnie. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Kończy się okno transferowe, ale jeszcze nie wszystkie transfery zostały przeprowadzone. Niektórzy zwlekają z podpisaniem kontraktów do ostatniej chwili. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Piłkę wprowadzać będzie po tym, jak opuściła boisko, do gry bramkarz. Piłka poleciała wysoko, ale adresat
przejął podanie. Zablokował dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. A teraz Joaquin. Dobra interwencja, no i mogą rozpocząć kontratak. Albelda. Twarda walka, niebezpiecznie, ale piłka czysto odebrana. Albiol. Patrzmy ponownie, jak Cristiano Ronaldo wywiódł w pole przeciwników i zdobył gola. Ależ walka, znów przy piłce. Ma naprawdę charakter do gry. Mamy centrę. Pole karne. Obrońca przejmuje przytomnie. Rzeczywiście dobre podanie. Dobre podanie. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. I za chwilę wznowienie gry od rzut rożnego. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. No teraz świetna współpraca, spójrzmy. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Cristiano Ronaldo. Skutecznie dograł do kolegi. No, dobry odbiór po stracie piłki. Dobrze podał. Zablokowany strzał. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Spójrzmy, dośrodkowanie. Cristiano Ronaldo. Źle ustawiony i niecelnie uderza. Widać było, że nie mógł złapać równowagi. Xabi Alonso. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, przypominam, że Galacticos prowadzą. Rozpoczynamy drugą połowę.
aut. Real Madrid wznowi grę. Brawo za to podanie. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Broni i grają dalej. Kaka. Przejęte podanie Kaki. A teraz Cristiano Ronaldo. To zmęczenie z pewnością wpływa na jego poziom gry. Myślę, że powinien być zmieniony. No, mogli teraz odskoczyć rywalom. A tak ciągle różnica jednej bramki. Albiol. Pepe. Garay. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No, przemierzył już spory dystans. Nie ma gwizdka i ma wyborną sytuację. Garay. Przy piłce Kaka. Dezeusz. Zablokowany strzał. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Potrzeba by chyba cudu, żeby wybronić taki strzał. Aż trzech graczy za moment wejdzie na boisko. Spóźniona interwencja. Ładne dośrodkowanie. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Sędzia pod gwizdek, rzut wolny. Gago. I kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Kolejne trafienie warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Będą się teraz starali zdecydowanie zaatakować całym zespołem. Słusznie, bo nie mają czego bronić. I co więcej, Darek, mają co odrabiać.
Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. No coraz mniej czasu do końca. Jeśli marzą o tym, żeby wygrać, muszą atakować. A to oznacza wzmocnienie napadu. Wchodzi kolejny napastnik. Nie ma czego bronić. Teraz trzeba rzeczywiście walczyć o wygraną. Dobre, dalekie wybicie. Manuel Fernandez. Gwizdek, akcja przerwana i teraz ostre, niebezpieczne wejście i arbiter sięga po żółty kartonik. To powinno zahamować także zapędy innych piłkarzy. Podał ją. Twarda walka, no i traci piłkę. No trzeba pochwalić go za to podanie. Dobre przejęcie przez obronę. No i Cristiano Ronaldo. Brawo, ale jest szansa! Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu. Wysoko prowadzą. Galacticos, Real, królewscy w uniesieniu. Tak, to jest właściwie niezapomniany spektakl. Wysokie prowadzenie Realu. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Piłka wyszła na aut. Kaka teraz. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. Sergio Ramos. Podanie za podaniem, oto znakomita gra zespołu. Widać, że grają z sobą od dawna i są zgrani. Ach, to mógł być jego drugi gol. Trochę zabrakło opanowania w tej sytuacji. Poczekajmy na następną. Kaka. Gago. Przepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić. Będzie dośrodkowanie za chwilę z rzutu rożnego. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. To spotkanie kończy się wynikiem 5-1. Wyraźne i efektowne zwycięstwo. Ale to była kapitalna gra. Coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać. Byli w takiej formie. Brawo. Można powiedzieć, że szkoda, że to już koniec. Ale tak to już jest. Żegnamy się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Another walk to take, another
senses of virtue when it's been so long. And I can't think about it. No, I can't figure it out. 'Cause just how real you feel in every time that you appear and leaves no room for doubt. It makes me wonder what you'd say. It's taking me back to the month of May. And I watch you, watch you, watch you. I'm thinking back to what we shared. In many ways, I'm already there. And I want you.